Czasami historia dzieje się na naszych oczach. Mam dla Was dziś wstrząsające prawdziwe informacje sprzed kilku godzin. Policjanci w chodzieży w województwie wielkopolskim odkryli wieczorem w jednym z domów ciała pięciu osób: czterech dorosłych i dziecka. Na miejscu zdarzenia pracuje obecnie śledczy i prokurator. W poniedziałek wieczorem, w budynku w chodzieży, przy ulicy Podgórnej, Policja odkryła ciała pięciu osób. Po godzinie dwudziestej wpłynęła informacja o znalezieniu w budynku jednorodzinnym dwóch ciał. Skierowani na miejsce policjanci w tymże budynku odkryli kolejne trzy ciała, powiedziała aspirant Karolina Smart Dymek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży. Łącznie są to cztery ciała osób dorosłych oraz jednego kilkumiesięcznego dziecka. Podkreśliła pani aspirant. Z uwagi na dobro śledztwa, policja na tym etapie postępowania nie udziela więcej informacji. Na miejscu zdarzenia pracują śledczy i prokurator. W nocy z poniedziałku na wtorek rzeczniczka Policji w chodzieży potwierdziła, że osoby, których ciała znaleziono, to rodzina. Na razie zakładane są wszystkie możliwe scenariusze. Trwa zabezpieczanie dowodów. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak poinformował w poniedziałek wieczorem, że policje o pomoc poprosiły osoby, które nie mogły skontaktować się z domownikami. Jak nieoficjalnie udało się dowiedzieć, policjanci, którzy pojawili się na miejscu, ujawnili na parterze domu zwłoki mężczyzny 41 lat, jego żony 38 lat, z ustami zaklejonymi taśmą i związanymi nogami. Oraz leżące w łóżku i przykryte kołdrą ciało czteromiesięcznego niemowlęcia. Wszystkie osoby miały rany szyi. W pobliżu zwłok leżał nóż. Ponadto na piętrze budynku ujawniono zwłoki mężczyzny, 73 lata, i jego żony, 72 lata, również z ranami szyi. Na zapleczu domu ujawniono otwarte drzwi. Obecnie trwają czynności na miejscu zdarzenia z udziałem prokuratora. Ulica jest obstawiona wozami policyjnymi. Na miejscu jest także komendant Przemysław Kozioł. Ciągle słychać Syreny dojeżdżają nowe wozy. To jedna z najstraszniejszych historii, które dla Was przeczytałem. Dosłownie sprzed kilku godzin. W tej historii nie będzie już happy Endu. Miejmy tylko nadzieję, że sprawca zostanie szybko złapany i sprawiedliwie ukarany. Do usłyszenia.